Internetowa telewizja regionalna HB, Gracjan Broda, witam Państwa w programie Kontra Gość. Moim dzisiejszym gościem pani Joanna Napiwocka, wicestarosta Policki i kandydatka Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Witam Panią bardzo serdecznie. Witam Pana i witam widzów. Którą kampanię prowadzi się zdecydowanie łatwiej, tę samorządową czy parlamentarną? Myślę, że parlamentarną trochę trudniej niż samorządową, bo samorządową prowadzi się w swoim otoczeniu najbliższym, w środowisku, wśród ludzi, których się zna, z którymi się współpracuje, z którymi się realizuje fajne, kulturalne, sportowe czy społeczne inicjatywy, więc z tego względu wydaje mi się, że samorządową łatwiej. Parlamentarna, dużo większy okręg, dużo miejsc do odwiedzenia, no i też trochę więcej nowych rozmów i doświadczeń. I na pewno nie pomagają takie sytuacje, jak chociażby te taśmy ujawnione z udziałem prominentnego polityka pani ugrupowania, czyli Sławomira Neumanna. To na pewno Platformie Obywatelskiej, czy całej Koalicji Obywatelskiej, no z pewnością nie pomogło w tym okresie wyborczym. To jest taka sytuacja, w której nie za bardzo chciałabym komentować, chociażby z tego względu, że pan poseł Neumann był nagrywany bez swojej zgody, więc jest to łamanie prawa. Powiem tak, wyraził skruchę, przeprosił, zrezygnował z funkcji szefa klubu i to są standardy Platformy Obywatelskiej. Myślę, że to kończy całą sprawę. Gdybym przykład ze strony rządzących, chociażby pana premiera Morawieckiego, którego wypowiedź ujawniono też z nagrań z restauracji Sowy, w których to powiedział, cytuję, o zapie za miskę ryżu. Nie przeprosił, nie zrezygnował z funkcji, ale jestem tego zdania, że nie ma co skupiać się na taśmach nagranych bezprawnie, bo dojdziemy do sytuacji takiej, w której politycy będą obrzucali się, szantażowali się taśmami, a myślę, że to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy merytorycznie rozmawiali i rozmawiali w interesie mieszkańców i obywateli. Kłótni polityków już mamy dosyć. To porozmawiajmy o drogach. Prawo i Sprawiedliwość podkreśla, że do samorządów trafiły potężne środki na drogi lokalne, tymczasem powiat policki ma pewnego rodzaju problem, mówił o tym starosta policki Andrzej Bednarek, bo brakuje na drogę powiatową Szczecin-Stobno 2,5 miliona, więc z jednej strony są pieniądze rządowe, natomiast powiaty mają problem i będą się z tym borykać, że będą musiały szukać tych środków własnych w budżetach, których nie ma. Tak, PiS chwali się, że daje dofinansowanie na drogi, tylko jest pewien problem. Z racji różnych decyzji, które PiS wprowadza, a między innymi obniżanie na przykład podatku 1%, to już rodzi takie skutki w budżetach powiatu, mówię tu na przykładzie naszego powiatu polskiego, że do końca roku będziemy mieli dochód niższy o co najmniej 1 milion, a w przyszłym roku o 4 do 5 milionów. Więc skąd te pieniądze brać? Wiadomo, że powiaty mają w minimalnym stopniu dochody własne, tak? Szczątkowe, z PIT-u czy z CIT-u. Więc rzeczywiście jest trudność i to, że rząd daje, ale daje na przykład w 60%, a nie w 80%. Poza tym kolejną sprawą jest fakt podwyżek dla nauczycieli, tak? Na które też rząd nie przekazuje stosownych środków i podwyżki związane z nauczycielami rodzą dodatkowe skutki finansowe dla powiatów, które powiat sam nie jest w stanie sobie wypracować, żeby to wszystko należycie rozdysponować. Czyli z jednej strony rząd ogłasza kolejne sukcesy, a z drugiej strony przerzuca to, jak rozumiem, na barki samorządów, które nie są w stanie sobie z tym poradzić. Bo ile w gminach, powiedzmy, te możliwości są zdecydowanie większe, to tyle powiaty mają z tym rzeczywisty problem. Tak, muszę podkreślić i podziękować wszystkim gminom powiatu polickiego, że bez ich udziału finansowego, znacznego, jakiekolwiek inwestycje, zwłaszcza drogowe, są niemożliwe. To jak sprawić, żeby ta sytuacja była o wiele lepsza? Jak wymusić na rządzących, żeby trafiały albo większe środki, albo żeby były to środki na całą inwestycję? Czy lepiej było na przykład
sfinansować przez rząd jedną inwestycję na terenie powiatu polskiego, chodzi mi o tą drogową, a nie dofinansowywać dwie czy trzy, skoro brakuje środków własnych po stronie samorządu lokalnego? Po pierwsze, myślę, że należałoby wrócić do programu, który istniał za rządów Platformy Obywatelskiej, a mianowicie do dofinansowania w 80% inwestycji. Nie w 40, nie w 60, a w 80. Jeżeli delegujemy pewne zadania do samorządów, które najlepiej wiedzą, jak rozdysponować tymi pieniędzmi, bo są najbliżej ludzi, to w sukurs z tym dodatkowym zadaniom powinny pójść dodatkowe pieniądze. I myślę, że to pozwoliłoby zamknąć sprawę. Ja jeszcze wrócę na chwilę do tej drogi Szczecin-Stobno, bo tam część pieniędzy podchodzi od marszałka, część od wojewody, część od wójt gminy Kołbaskowo, więc tak naprawdę ta część po stronie powiatu wydaje się, że jest niewielka, a jednak stanowi dla was problem. Stanowi dla nas problem, dlatego że to jest jedna inwestycja z kilku. Przypomnę, że kończymy inwestycję w Mierzynie przy ulicy Długiej, która też opiewa na kilka milionów i tutaj duże wsparcie gminy Dobra. Przed nami też inwestycja drogowa w Policach przy ulicy Nabrzeżnej. Tutaj Stobno, a jeszcze mamy postulaty mieszkańców, którzy chcieliby wyremontowania chociaż skrawka, kilometra drogi w Ustowo, która jest po prostu podziurawiona jak ser szwajcarski. Więc te 2,5 miliona, które z perspektywy budżetu powiatowego wydaje się niewielkie, w obliczu takiej sytuacji, no jest znaczącą kwotą. 13. emerytura stanie się świadczeniem gwarantowanym, by seniorzy czuli się bezpieczniej. To cytat z państwa programu. Mowa o seniorach, którym w czasach rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego podniesiono wiek emerytalny, a kiedy rząd Beaty Szydło ten wiek obniżał, pani partyjni koledzy mówili wówczas, że kiedy tylko wrócą do władzy, ten wiek emerytalny trzeba będzie podnieść. Co zmieniło się teraz, że Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska jakby wycofała się z tego postulatu i już nie mówi tak otwarcie, że będziemy podnosić wiek emerytalny? To znaczy wzrost wieku emerytalnego podniesiony jeszcze za czasów Platformy wynikał z sytuacji gospodarczej. Nasz wiek życia, długość życia jest zdecydowanie dłuższa niż naszych dziadków. W związku z tym należałoby trzeba ten ograniczenie tego wieku wydawało się racjonalne, ale też zwracamy uwagę na to, że nasi seniorzy mogliby pracować dłużej i mieć dodatkową emeryturę i nie wykluczałoby się to jednocześnie. Więc to nie jest jakby diametralna zmiana zdania, ale dostrzeżenie pewnych zmian i pewnych zmieniających się warunków otoczenia. Bo ja rozumiem, że podniesienie wieku emerytalnego w sobie było dla wielu bardzo takie niesprawiedliwe. Natomiast pozostawienie tego wyboru, możliwości pozostawienia wyboru, że jeżeli ktoś będzie czuł się na siłach, to będzie mógł pracować dłużej. No bo trzeba otwarcie powiedzieć, że osoby, które pracują chociażby po kilkanaście godzin na budowie, no trudno, żeby wymagać od nich, żeby pracowały do 67 roku życia dalej w takich ciężkich warunkach. Oczywiście są zawody, które jakby są wykonywane w trudnych warunkach, ale to wszystko należałoby dostosować, zindywidualizować, tak? Myślę, że to jest kwestia do dyskusji, to jest temat otwarty. A w jaki sposób poprawić infrastrukturę kolejową, aby raz, zwiększyć ilość połączeń ze Szczecina, a dwa, skrócić czas przejazdów chociażby do Warszawy? Pani o tym pisała w swoich mediach społecznościowych. Tak, pisałam o tych w mediach społecznościowych, bo uważam, że to jest ważny temat z racji tego, że do tej Warszawy jeździmy często, nie tylko turystycznie, ale i zawodowo, więc ten czas dojazdu jest dla nas ważny. Oczywiście skupienie się i zintensyfikowanie chociażby modernizacji taboru, chociażby poprawić warunki przejazdu, żeby w taborze czy w pociągu, którym się poruszamy, był VAS czy chociażby gniazdko z prądem, bo przecież wszyscy podróżujemy czy z tabletem, czy z telefonem, czy z komputerem, więc tam pracę wykonujemy także w pociągu. No trzeba po prostu tę pracę zintensyfikować, bo Prawo i Sprawiedliwość dużo rzeczy obiecuje, ale
modernizacje czy remonty chociażby taboru okołokolejowego, ale te wszystkie przedsięwzięcia są albo przedłużane w czasie, albo niekończące się. A jaki ma pani pomysł na walkę o te twarde przepisy prawa w zakresie budowy parków zieleni pośród powstających osiedli mieszkaniowych? No bo chyba trudno będzie wymóc na prywatnym deweloperze, żeby odstąpił od budowy chociażby drugiego bloku mieszkalnego na koszt wybudowania parku. To jest troszeczkę jak z tymi drogami. Z jednej strony są pieniądze, które przesuwa rząd, z drugiej strony problemy po stronie powiatu, żeby te pieniądze dołożyć z własnego budżetu. I myślę, że tu będzie całkiem podobnie. Może być podobnie, ale nie musi. Myślę, że współpraca z deweloperami, jak wsparcie, dofinansowanie chociażby tego parku, czy jakaś refundacja w sytuacji, kiedy deweloper buduje, czy wsparcie procentowe, jeśli to będzie budownictwo w strefie tej proekologicznej, myślę, że to są takie warunki, które sprzyjałyby powstawaniu tym parkom w okolicach osiedli. Wie pani, dlaczego to pytam? Bo pani napisała, że będzie walczyć o twarde przepisy prawa w zakresie budowy parków zieleni pośród powstających osiedli. Czyli de facto na poziomie parlamentarnym wymusić takie przepisy prawa, które będą to regulować odgórnie. Czyli deweloper, który nabędzie działkę budowlaną i będzie chciał postawić nowe osiedle, to będzie musiał liczyć się z tym, że trzeba będzie wybudować tam również park. Tak, ale ten park nie musi być olbrzymi. Chodzi o to, żeby wśród zabudowań mieszkalnych były te przestrzenie zieleni, gdzie można usiąść, pójść na spacer z dzieckiem z wózkiem czy z dziadkiem za rękę. Chodzi o takie przestrzenie zielone, po prostu, żeby bloki nie otaczały nas tylko i wyłącznie bloki. Czyli odbetonowanie tych wszystkich powierzchni między osiedlami. A udało się pani namówić już marszałka Olgierda Geblewicza albo starostę Polickiego Andrzeja Bednarka do tego, aby na terenie powiatu Polickiego sfinansować automaty do plastiku i szkła? Pracuję nad tym. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł i w sytuacji, kiedy nawet młodzież zauważa problem dotyczący klimatu i tą konieczność wsparcia ekologicznego zarówno ze strony samorządów, rządów, parlamentów, myślę, że dadzą się przekonać. Musimy po prostu zrobić i zmienić trochę, zmienić nasze zasady, warunki życia, postrzeganie pewnych elementów naszego życia, żebyśmy mogli żyć w zielonym, zdrowym, otaczającym nasz środowisku lokalnym, bo no nie możemy udawać, że klimat się nie zmienia, chociażby pogoda, nie mamy. Pogoda już nie jest jednoznacznie czy wiosenna, czy zimowa, tylko tę pogodę i klimat się przenika. To ja zapytam inaczej. Kiedy na terenie powiatu Polickiego możemy spodziewać się pierwszych automatów? A nie wskażę panu redaktorowi konkretnej daty, bo zobligowałabym się tym samym do wywiązania i postawienia tego i tego dnia automatu do plastiku, ale obiecuję, że postaram się, żeby takowe powstały w pierwszej kolejności w starostwie, w powiecie i mam nadzieję, że już w przyszłym roku. Będzie przychylność marszałka Olgierda Geblewicza? Będzie przychylność marszałka Olgierda Geblewicza. Dobrze. W programie Koalicji Obywatelskiej w punkcie dotyczącym usług dla domu pojawił się taki punkt dotyczący złotej rączki na telefon. Z tego co pamiętam, to ten pomysł był już przedstawiany przez kandydatów Koalicji Obywatelskiej podczas wyborów samorządowych. Pani nawet uczestniczyła w takiej konferencji prasowej, kiedy to razem ze swoimi kolegami pod starostwem powiatowym właśnie o takich usługach mówiła. To niech mi pani teraz powie, ile takich złotych rączek działa obecnie na terenie powiatu Polickiego? Do konkretnej kwoty nie znam. Siwan Fatek, który jest radnym powiatu, pracuje w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej i on te wszystkie informacje ma w jednym palcu, ale myślę, że będzie ich coraz więcej. To są takie usługi, które są niezbędne dla naszych seniorów i gwarantują im poczucie bezpieczeństwa. Tak samo jak taksówka na wezwanie, tak samo jak mieszkanie wytchnieniowe, gdzie opiekujący się seniorem może przez chwilę odpocząć i bez obaw, że osobie, która jest jego podopiecznym, dzieje się coś złego. Myślę, że tych osób, które będą te usługi świadczyły, będzie coraz więcej, bo ludzie też są empatyczni i czują, że warto pomóc drugiej osobie.
A jakie rozwiązania systemowe Koalicja Obywatelska przygotowała jeszcze dla seniorów, poza tymi, o których już mieliśmy okazję przed chwilą rozmawiać? Dla seniorów postulat jest taki, żeby pojawił się w sferze życia publicznego pełnomocnik do spraw senioralnych. Senior to jest ważna osoba i postać w życiu naszym społecznym. To jest niemalże skarbnica wiedzy, z której należy korzystać. I ma takie same prawa jak każdy z nas. I wydaje mi się, że trzeba doceniać, szanować ich obecność wśród nas. Systemowe rozwiązania to oczywiście 13. emerytura, ale zapisana w budżecie. Nie tak jak PiS, która postuluje 13., 14., a nawet 13. nie zapisała w budżecie na 2020 rok. Jeszcze co proponujemy naszym seniorom, to chociażby czek senioralny do kwoty 1000 zł. Na czym to ma polegać? W zależności od rodzaju świadczeń, które senior wybierze, będzie wsparcie określone finansowo. Czy może być to wsparcie w kwocie 600, 700 czy 1000 zł. Tak? Ale na co? Na jakie wydatki? Na przykład na sprzęt medyczny, na przykład na korzystanie z usług społecznych, czy chociażby złotej rączki, czy taksówki. Tak? Złota rączka. Złota rączka, niezbędna. Jaka Polska powinna być po 13 października, według Pani, według Koalicji Obywatelskiej, ale też według Pani? Polska po 13 października powinna być taka, jaką chciałabym, żeby była i taką, jaką sobie wymarzyłam. Czyli po prostu krajem otwartym, szczerym, uśmiechniętym, tolerancyjnym. Musimy być otwarci na otaczające nas zmiany, na ludzi i przede wszystkim tych ludzi szanować. Czyli trzeba przekonać ponad 40% społeczeństwa głosującego do tego, żeby miało wizję podobną do tej, którą Pani prezentuje. Ja myślę, że większość z naszych obywateli jest rozsądnych i podziela tą wizję i myślę, że 13 października znajdzie to swoje odzwierciedlenie w wynikach wyborczych. To na zakończenie. Jaki będzie ten wynik wyborczy? Co usłyszymy 13 października wieczorem, kiedy zostaną podane pierwsze chociażby te sondażowe wyniki exit poll? Że Koalicja Obywatelska odniosła sukces. A co będzie sukcesem? Wygrana. Dziękuję. Moim Państwa gościem była Pani Joanna Napiwocka, wicestarosta Policki i kandydatka Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę i za rozmowę. Dziękuję bardzo.